Dzień dobry. Zapraszam Państwa na przedstawienie pod tytułem Żółte Kaczątko, wykonane przez uczestniczących w Radzie Kokiem Wykazu. Przyspieszne było na wsi. Pod jednym z liści młoda paczka siedziała w gnieździe na jajkach. Nagle jajka zaczęły pękać. Co chwila ze skorupki zzywały się główka do skrajca. Jedno, a nie myśli pękać. Kaczka siedziała cierpliwie, aż pękło ostatnie jajo. Młode pyskle było bardzo brzydkie. Jest inne i nie podobne do żadnego. Czyżby to było indycze jajo? Nazajutrz kaczka z pyskletami wybrała się nad wodę. Zaczęło pływać razem z nimi. Piskle umie pływać i to jeszcze jak? Pływa najlepiej. Nie jest nawet takie brzydkie, jeśli dobrze mu się przyjrzeć. Kaczka postanowiła przedstawić swoje dzieci wszystkim na podwórku. Małe kaczęta szybko poczuły się jak u siebie w domu, ale brzydkie kaczątko tylko popychano i szczypano. Wciąż mu powtarzano, że jest za duże. Tak upłynął pierwszy tydzień, a następne były jeszcze gorsze. Kaczątko nie mogło już dłużej wytrzymać. Uciekało i przedostało się przez płot na łąkę. Biegło i biegło coraz dalej. W drodze zaskoczyła ją wielka burza. Jednak kaczątko upadło ze zmęczenia. Nagle zobaczyło nową chatkę. Mieszkała w niej stara kobieta. Kotem i osiołkiem. Kaczątko weszło do środka. I tak kaczątko zamieszkało w chatce. Jednak nie zaprzyjaźniło się ze zwierzętami mieszkającymi w małej chatce. Nikt go nie rozumiał. Kaczątko postanowiło pójść sobie w świat. I kaczątko odeszło. Wędrowało długo. Tymczasem nadeszła jesień. Kaczątko było samotne. Było przecież takie odmienne od innych ptaków.
Pewnego dnia zobaczyło łabędzie. Odlatywały do ciepłych ptaków krajów. Jakie one piękne, pomyślało. Nadeszła surowa i mroźna zima. Kaczątko, żeby nie zamarznąć, bezustannie pływało. Trudno opisać wszystko, co zacierpiało w czasie zimy. Wreszcie nadeszła wiosna. Siedząc w szuwarach, kaczątko rozwinęło skrzydła, uniosło się do góry i nagle znalazło się we wspaniałym ogrodzie, w którym postawie pływało białe łabędzie. Pomyślało kaczątko. Zmartwione i smutne pocholiło się nad wodą i zobaczyło w niej swoje odbicie. Kto to? Czy to ja? Wcale nie jestem brzydkim, powiedziało kaczątko i rozłożyło swoje piękne skrzydła. Było łabędziem i poczuło się teraz bardzo szczęśliwie. Kaczątko urodziło się wprawdzie na podwórzu, wśród kaczek, a wykluło się z łabędziego jaja. Drodzy, w przedstawieniu Brzydkie Kaczątko wystąpili w roli mamy kaczki Jakub. W roli kaczek wystąpili Michał, Piotrek, Dawid, Krystian, Paweł oraz Kacper.
się Wiktoria. Jako osiołek zobaczyliśmy dzisiaj Ninę. W roli babci wystąpiła Maja. Jako jesień zapraszamy Zosię. W roli zimy wystąpiła Maja. W roli wiosny wystąpiła Iga. Nasze przepiękne łabędzie Amelka, Alicja, Marysia, Julia, Ania oraz Lenka. W roli narratora głosu użyczyła Julia. W roli brzydkiego kaczątka wystąpiła Ania oraz Natalia. Pomoc techniczna Jakub, Maja, Marcin, Kinga. Scenografię przygotowały Weronika, Karolina oraz Aleksandra. Reżyseria i scenariusz Elżbieta. Asystent reżysera i muzyka Basia. Dlatego pan wójt ufundował nagrody. Za chwilę rozdamy je. Pani Helenka i pan wójt przygotowali jakieś niespodzianki. My nie wiemy, co to było. A kochani, przez te 2 tygodnie działo się dużo. Były warsztaty plastyczne, origami. Byłyśmy na wycieczce w systemie. Kilku prezesów nam się tu narodziło. Gdzie jeszcze byliśmy? Powiedzcie panu wójtowi, gdzie jeszcze byliście? Na basenie, na kręgielnie przyjechały do nas panowie sztuki walki, reprezentanci polscy. Policja, komenda, biblioteka publiczna w Wilkasach. Pan Sławomir Kowalczyk był u nas aż 2 dni. I strażacy u nas byli, także ich dzisiaj i kto jeszcze był? I Mam Talent był i to wszystko, zaraz wszystko opowiemy. Zapraszamy może na scenę. Tak, na scenę. Dzieci się przesuną. Ela z takiej strony. Podawaj. Kochani, zapraszamy Julię Dowgiało. Zapraszamy, zaczynam od najmłodszych. Julcia, jak widzicie, wystąpiła także w przedstawieniu i mimo choroby i antybiotyku jest z nami do końca. Zapraszamy Lenkę Misterę. Liliana Majewska. Lilia nam troszkę chorowała i zostań z nami Lilia na scenie, zostań, chodź do tutaj. Zapraszamy Anię Grzybowską. Przyjechała z Kozina do nas. Zapraszamy Amelię Somionka. Alicja Stańczyk. Thank you.
część dzieciaczków niestety nie dotarła. Mają zapalenie płuc i niestety niektórzy naprawdę nie mogli do nas przyjść. Franciszek Słowecki. Nie mam prawa. 9 lat. Marysia Pfeiffer. Zapraszamy. Natalia Gałązka. Gabriela Zawistowska. Zapraszamy Anię Santo. Zapraszamy Paulinkę Ławecką. W roli Zosia Dąbrowska, Aleksandra Dąbrowska. Ola bierze za Zosię. Zapraszamy Ninę Łukaszewicz. Teraz 10-latki Kinga Pielka. Zapraszamy Hanię Michalec. Kacper Paczkowski. No nie wiem, czy to chłopiec. Chłopcy się nie obrażają. W ogóle jestem z was bardzo dumna, chłopaki, że wystąpiliście w tych roli kaczek. Ubrałeś się w sukienkę. Krystian Leszczyński. Blanka Kaczmarczyk. Paweł Hajdukiewicz. Ale cichutko, jeszcze nie wszystkie dzieci dostały nagrody. Paweł to jeszcze 10-latek. Julia Matyjasek. Teraz przechodzimy do 11-latek. Iga Grygięcia. Iga ma nie tylko talent sportowy, ale także artystyczny, o czym się przekonałam. Maja Jabłońska. Rodzeństwa są na samym końcu, kochani. Ja was trzymam w niepewności. Dawidek, nie zapomniałam o tobie. Maja Sienkiewicz. Kochani, czekamy, aż wszystkie dzieci otrzymają nagrodę. Wiktoria Połom. Piotr Andruszkiewicz. Teraz 12-latki Jakub Kowalczyk. Kubuś, mimo choroby i antybiotyku, dziękujemy, że byłeś z nami. Max Panasik choruje. Angelika Rudzińska. Angelika, dotarłaś do nas, bardzo nam miło. Weronika Wądołowska. A teraz
przechodzimy do rodzeństw, bo rodzeństwa to mają najlepsze miejsca na sam końcu, znaczy będą pierwszymi. Igor Bełgot. Dawid Bełbot. Maciej Nowak. Maciuś nam się troszkę rozchorował, ale bardzo pilnie chodził w pierwszym tygodniu. I jego brat Michał Nowak. Michał Kmit. Michałek. O. Michał i Maciek. A gdzie mi Marcin uciekł? No i nasze trzy siostrzyczki. Helenka, Zosia i Alicja Kameckie są wśród nas. Jest Zosia i jest Alicja, brawo. I Helenka, która nam się rozchorowała. Kochani, reszta dzieci nam się troszkę pochorowała. To jeszcze nie koniec nagród. Pamiętacie, że w tamten piątek odbywał się taki fajny turniej Mam Talent. Kto pamięta? No i kochani, najwięcej punktów, ale wszyscy byliście naprawdę cudowni. Zdobył kto? Alicja Stańczyk. Chodź, Aluś, do nas. To są takie już dodatkowe nagrody. Alicja nam śpiewała. Zapraszam Lenę Mistera, która pięknie zaśpiewała nam jaką piosenkę. Kto pamięta?